Niemcy mają swoistą propagandę. Między innymi byłem, pochodzę teraz, w Sachsenhausen. Tam był obóz koncentracyjny, jeden z największych. Oczywiście odbyli go Ruscy, to jest na terenie późniejszego NRD. I teraz Rosjanie stwierdzili, że taka piękna rzecz nie może się zmarnować. I zrobili tam obóz koncentracyjny dla Niemców. Z tym, że ten obóz sowiecki trwał krótko, rok, niecałe dwa lata w każdym razie. Obóz niemiecki trwał dłużej, bo powstał jeszcze w 1934 roku, zaraz jak Hitler doszedł do władzy. Ale to, co było za Niemców, jest w takim maleńkim odcinku, a to, co za Rusków, w takim ogromnym. Tak wygląda propaganda niemiecka. Bardzo sprytnie pomyślana, no niby prawda jest, tylko że jak jednostronnie przekazana.